Po intensywnym okresie remontowym lub budowlanym, kiedy kurz wreszcie opada, a marzenia o nowym wnętrzu stają się rzeczywistością, pojawia się nowe wyzwanie – sprzątanie. Zadanie to może wydawać się przytłaczające, zwłaszcza gdy spojrzymy na warstwy kurzu, resztki materiałów budowlanych i ogólny bałagan. Na szczęście, profesjonalne firmy sprzątające przychodzą z pomocą, oferując swoje usługi. Sprawdźmy, ile kosztuje sprzątanie po budowie lub remoncie. Firmy sprzątające mogą stosować różnorodne metody wyceny, które zależą od szeregu czynników, takich jak wielkość przestrzeni, stopień zabrudzenia, czy też obecność mebli i urządzeń. Tradycyjnie wycena może być oparta na metrażu powierzchni, gdzie ceny rozpoczynają się od 5 zł za metr kwadratowy, osiągając nawet 10 zł. Taka podstawowa oferta często nie uwzględnia mycia okien i zakłada, że mieszkanie jest puste. W sytuacji, gdy w mieszkaniu znajdują się meble lub jest ono zamieszkałe, koszt usługi może wzrosnąć. Ponadto sprzątanie łazienek i kuchni może być wyceniane wyżej ze względu na potrzebę dokładniejszego czyszczenia i dezynfekcji tych przestrzeni. Warto również pamiętać, że w przypadku większych powierzchni firmy mogą oferować niższe stawki za metr kwadratowy, co jest korzystne dla właścicieli dużych domów lub mieszkań. Koszt mycia mniejszych okien może być w przedziale od 40 do 60 zł, podczas gdy za duże okna, np. podwójne lub balkonowe, ceny mogą wynosić od 60 do 100 zł. Ważne jest, aby upewnić się, czy usługa obejmuje mycie okien z obu stron. W zimie sprzątanie może obejmować tylko mycie okien wewnątrz pomieszczenia. Przeszukując oferty, można natrafić na wyceny sprzątania po remoncie w przedziale od 10 do 30 zł za metr kwadratowy. Najczęściej w cenie zawarty jest już koszt mycia okien. Inną popularną metodą jest wycena oparta na czasie pracy, z cenami startującymi od 45 zł za godzinę. W zależności od zakresu prac i firmy, stawki te mogą przekraczać 100 zł za godzinę, chociaż średnio mieszczą się w przedziale od 50 do 70 zł. W tej kwocie zazwyczaj zawarte są koszty dojazdu, a także dostarczenie niezbędnych narzędzi i środków czystości. Wybierając firmę sprzątającą, kluczowe jest nie tylko zwrócenie uwagi na cenę, ale również na zakres oferowanych usług. Jeśli chcesz porównać oferty z Twojej okolicy, to w opisie znajdziesz link do formularza. Uzupełnij go, a firmy same zgłoszą się z propozycjami. Zobacz też inne wyceny i pamiętaj, aby zasubskrybować kanał.